Bardzo serdecznie witam gości, którzy dzisiaj nas odwiedzili, a przede wszystkim pana marszałka Marka Kupcińskiego. Brawo bardzo. Poza tym także posłów i kandydatów na posłów. Oni są dzisiaj tutaj najważniejsi. I witam tu przede wszystkim pana Marka Jarosława Kresę, przepraszam, bardzo proszę. Panią Danutę Woźniak. Panią Annę Zalewską. Oraz pana Michała Dworczyka, który tą imprezę dzisiaj zorganizował. Dziękuję, że przyjeżdżają do nas ludzie znani, a także w naszej partii, a także znani w hierarchii politycznej naszego kraju, jak pan Marek Kupciński. Ale oczywiście witam także panią Dorotę Kanię. To oczywiście interesuje się sprawami tajnych służb, a także czyta prawicowe różne wydawnictwa i portale, jak w polityce, czy Niezależna, to oczywiście zna dorobek pani Doroty Kani. Wspólnie tworzy taki cykl wydawniczy Resortowe Dzieci. Ukazała się już media, książka Służby i oczywiście inne książki, które do tajnych służb nawiązują. Jest to chodząca encyklopedia wiedzy na temat tych zakulisowych spraw, które się dzieją, a przeciętny człowiek o tym kompletnie nic nie wie. Bardzo serdecznie Państwa witam i oczywiście na samym końcu witam Państwa, żeście tak licznie przybyli. Jestem Wam za to bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nasze spotkanie jest to spotkanie typowo przedwyborcze. Spotykamy się, żeby kandydaci przedstawili swój program. Z czym my idziemy? Z czym chcemy objąć rządy, jeżeli Państwo oczywiście nam pozwolicie. Jakie idee nowe, jakie działania podejmiemy, także gospodarcze i polityczne, żeby zmienić wizerunek naszego kraju, żeby po prostu nam wszystkim lepiej się żyło tutaj. Dlatego każdy z kandydatów, będę chciał, żeby każdy z kandydatów przedstawił się przede wszystkim, a także powiedział, co chce zrobić dla naszego rejonu, jak chcę podjąć te działania, żeby efekty były pozytywne. Także jesteśmy tu po to, żeby poznać tych ludzi, którzy będą nas w przyszłości ewentualnie reprezentować, jeżeli Państwo im zaufacie. Pan Michał Dworczyk, jedynka na liście, dzięki któremu to dzisiejsze spotkanie doszło do skutku. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja też może tutaj? To ja w takim razie z mikrofonem. Bardzo dziękuję panie marszałku, pani poseł, pani redaktor, koleżanki i koledzy. Przede wszystkim bardzo dziękuję, że możemy się tutaj spotkać. Ja tylko kilka krótkich zdań, ponieważ pani poseł szerzej powiedziała o programie Prawa i Sprawiedliwości. Ja powiem, proszę Państwa, o trzech obszarach, którymi chciałbym się ewentualnie zająć, jeżeli byłaby taka wola Państwa, jeżeli miałbym zaszczyt reprezentować nasz region, byłe województwo wałbrzyskie. Proszę Państwa, to czym chciałbym się zająć jest de facto kontynuacją mojej dotychczasowej działalności społecznej i politycznej. Ponieważ ja do tej pory jako działalność polityczna współpracowałem z premierem Kaczyńskim w latach 2005-2007 jako jego doradca, później współpracowałem z świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim do 2010 roku, zajmując się polityką polonijną i wspieraniem naszych rodaków poza granicami kraju, o tym już wspominał kolega mecenas Badora. Natomiast proszę Państwa, te trzy obszary, którymi bym się chciał zająć, jeśli byłaby taka wola wyborców, to jest praca, rozumiana bardzo szeroko, po drugie rodzina i po trzecie odbudowa wspólnoty narodowej, czyli to, o czym mówił już prezydent Andrzej Duda w czasie swojej kampanii, a obecnie już zaczął to robić. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pracę, no to mało który region, tak jak Dolny Śląsk, został dotknięty przemianami po 1989 roku. Likwidacja Zagłębia i potem wszystkie konsekwencje tego, które są odczuwane do dzisiaj, były wynikiem centralnej decyzji władz polskiego rządu. Dlatego dzisiaj
macie prawo, państwo wszyscy, mamy prawo też jako region oczekiwać, czy to właśnie rząd podejmie decyzję o dofinansowaniu, o wsparciu odbudowy przemysłu tutaj, odbudowy biznesu tutaj. Reindustrializacja i polonizacja przemysłu są bardzo ważnym elementem naszego programu i mało gdzie, tak jak na Dolnym Śląsku, ten program powinien być realizowany. Druga sprawa to jest infrastruktura, o czym już dzisiaj tutaj była mowa. Znaczy żadnego przemysłu, żadnego biznesu nie będzie bez infrastruktury. Ja poza tym, że zajmowałem się jakiś czas w życiu polityką, to albo prowadziłem swoją firmę, albo pracowałem w dwóch dużych korporacjach. W związku z tym jakby też odpowiedzialnie mówię o tym, co jest z jednej strony oczywistością, z drugiej strony moim osobistym doświadczeniem. Bez dobrej infrastruktury nie ma szans na rozwój biznesu, na rozwój przemysłu. Diagnoza jest prosta. S3, S8. Tylko że nie jest problem jakby, żeby powiedzieć, co trzeba zrobić, tak? Tylko problem, żeby to wykonać, bo przecież przez ostatnie 8 lat, jak słusznie wskazała pani poseł, mieliśmy tutaj dobrą reprezentację, myślę dobrą, mówiąc dobrą, myślę liczną, posłów i senatorów Platformy Obywatelskiej, a żadnego przełomu nie było, tak? Nie mamy S8, nie ma S3, mało tego, kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że S8 w ogóle nie będzie, będzie to po prostu droga numer 8, prawda? W związku z tym trzeba po prostu doprowadzić do tego, żeby te projekty ruszyły, bo diagnozę znamy. I ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o ten obszar praca, to jest relacje między pracodawcą a pracownikiem. No proszę państwa, to nie jest tak, że pensja minimalna musi być taka, że nie można związać końca z końcem i pod koniec każdego miesiąca rodzina ma problem. To nie jest tak, że trzeba odnawiać umowy co tydzień, tak jak ma to miejsce w niektórych firmach działających w specjalnej strefie przemysłowej. Trzeba przywrócić równowagę w relacjach pracownicy z pracownikiem i to jest częścią naszego programu, o czym na pewno też pan marszałek Kuchciński będzie mówił. Obszar drugi, rodzina. Tutaj podkreślam, że mówię to za każdym razem zresztą, że mówię to nie tylko jako polityk, ale jako i praktyk. Jestem ojcem czwórki dzieci i po prostu wiem, jak dzisiaj rodzina w Polsce, z czym się zderza na co dzień w walce z państwem. Używam specjalnie tego słowa walka z państwem, dlatego że państwo zamiast pomagać bardzo często utrudnia, a w najlepszym razie nie pomaga polskim rodzinom. A Polacy chcą zakładać rodziny. Polki chcą rodzić dzieci. Spójrzmy na Wielką Brytanię, spójrzmy na Irlandię. Tam to jest czymś normalnym, że Polki rodzą dwoje, troje, czworo dzieci. W związku z tym państwo polskie musi wesprzeć polską rodzinę. Tu jest sztandarowy projekt, o którym mówiła wielokrotnie pani prezes Beata Szydło. Dofinansowanie dziecka w rodzinie w kwocie 500 zł albo w rodzinie wielodzietnej, albo w rodzinach gorzej sytuowanych już od pierwszego dziecka liczą. Natomiast to, co ja bym chciał robić, gdybym miał zaszczyt państwa reprezentować w Sejmie, to również taka praca organiczna u podstaw, mianowicie samorządu. Samorządy lokalnie powinny tworzyć ułatwienia dla rodzin. To jest możliwe, tylko trzeba po prostu chcieć to zrobić. I chciałbym zająć się przekonywaniem do tego naszych samorządów na terenie byłego województwa wałbrzyskiego. I trzeci obszar, proszę państwa, odbudowa polskiej wspólnoty narodowej. Nie chodzi tylko o przywrócenie historii do szkół, o czym mówiła pani poseł Zalewska. To jest szalenie ważne i to jest nieprawda, co mówią ludzie, że PiS tylko mówi o przeszłości, a ważna jest przyszłość. Proszę państwa, przyszłość można budować tylko na mocnym fundamencie, a tym fundamentem jest właśnie historia. Jest świadomość własnych korzeni, jest świadomość własnej tożsamości. Więc oczywiście przywrócenie historii do szkół tak, ale również zasypywanie podziałów, które zostały między Polakami przez ostatnie 8 lat dokonane. Przez język nienawiści, przez to wszystko, co odczuwaliśmy, również na własnej skórze. Każdy z państwa mógłby podać przykład, jestem przekonany, przez ostatnie 8 lat. Ale jeszcze coś więcej. Trzeba wspierać organizacje pozarządowe w działaniach o charakterze edukacyjno-patriotycznym. Ja również bym chciał to robić, ponieważ do tej pory na Dolnym Śląsku miałem szereg doświadczeń, jak nasza Fundacja Wolność Demokracja, organizująca tu różnego rodzaju takie przedsięwzięcia, spotykała się z jednej strony z dobrym przyjęciem, ale też dobrą, dużą potrzebą takich, tego rodzaju przedsięwzięć. W związku z tym takie przedsięwzięcia chciałbym wesprzeć. A to, co jest jeszcze dla mnie szalenie istotne, ale myślę, że dla wielu z państwa, bo wiele z państwa na pewno ma korzenie kresowe, to jest wspieranie Polaków na wschodzie. I to jest szczególnie ważne dzisiaj, kiedy rząd polski mówi o przyjęciu 7 tysięcy imigrantów z Afryki. Mówię specjalnie imigrantów, uciekinierów, a nie uchodźców, dlatego że nie wiemy, kim ci ludzie są. Nie wiemy i polski rząd nie ma możliwości tego zweryfikować. Jeśli my od kilkunastu miesięcy nie możemy rozwikłać afery taśmowej, tak? Afery, gdzie
politycy najwyższego szczebla byli w centrum Polski w Warszawie nagrani i polskie służby nie są w stanie tego zweryfikować, to jak polskie służby zweryfikują, kim są jacyś mieszkańcy Afryki, którzy mają tu przyjechać, czy nie mieli wcześniej kontaktów z terrorystami, czy nie byli zaangażowani w jakieś działania, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo na mieszkańców Polski. No to jest, proszę Państwa, niemoralne, że z jednej strony deklarujemy przyjęcie 7 tysięcy imigrantów, uciekinierów z Afryki, a z drugiej strony odmawiamy repatriacji naszych rodaków. Czy wiecie Państwo, ilu zostało Polaków ze wschodu ściągniętych przez rząd Platformy Obywatelskiej w czasie ostatnich 8 lat do Polski? Niecałe 1300 osób, proszę Państwa. Niecałe 1300 osób przez 8 lat. A dzisiaj podobno 7 tysięcy uciekinierów z Afryki mamy przyjąć za jednym zamachem. Te proporcje powinny być odwrócone. My musimy pomagać, to jest oczywiste. Solidarność jest bardzo ważna, ale jest pewna kolejność. Najpierw Bóg, potem rodzina, potem ojczyzna, a na końcu pomagajmy wszystkim innym. W związku z tym powinniśmy przyjąć tutaj odpowiednią kolejność i ja też chciałbym się tym zajmować. Pod patronatem prezesa Kaczyńskiego przygotowaliśmy pakiet ustaw polonijnych, który ma pomóc naszym rodakom poza granicami kraju. Wśród nich jest też ustawa o repatriacji. Jeżeli miałbym zaszczyt trafić do parlamentu, wybrany z okręgu numer 2, na pewno też chciałbym się tym zajmować. I proszę Państwa, na zakończenie apel, o czym też wspomniała już pani poseł Zalewska, więc nie będę tutaj oryginalny. Proszę Państwa, 25 mamy szansę wykonać drugi zasadniczy krok w kierunku zmieniania Polski. Pierwszy to był wtedy, jak wybraliśmy Andrzeja Dudę na prezydenta. 25 musimy pójść na wybory i musimy zmienić rząd, wybrać Prawo i Sprawiedliwość, ale musimy to zrobić z taką przewagą, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło wziąć na siebie odpowiedzialność za stworzenie nowego rządu. Musimy zrobić to w taki sposób, żeby nie można było stworzyć koalicji wszystkich sił przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. A w tym celu musimy się zmobilizować i nie wystarczy, że każdy z nas, jak siedzi na tej sali, pójdzie na wybory, każdy z nas musi namówić swojego sąsiada, swoją sąsiadkę, swoich znajomych, przekonać, nawet jeżeli to jest trudne wyzwanie, to musimy to zrobić, pójść na wybory i rozpocząć zmienianie Polski. Bardzo dziękuję. Panie Michale, aż trochę na duchu nas tam podniósł, bo nam Polakom potrzeba trochę dźwignięcia się z kolan, bo przez ostatnie lata jesteśmy ciągle tłaczani w dół, że jesteśmy nic nie warci, że nie mamy własnej swojej wspaniałej historii. Musimy z powrotem odtworzyć to, co było naszym pięknym jestestwem z poprzednich lat. Jesteśmy dumnym i wspaniałym narodem. Myśmy nikogo nie mordowali, myśmy nikogo nie ciemiężyli. A więc powstajmy wszyscy razem i w ten czas pójdźmy do przodu. Odzyskajmy swoją ojczyznę z rąk tych ludzi, którzy najprawdopodobniej Polakami się nie czują. Odnośnie, panie Michale, wspominał pan o przedsiębiorczości. Ja jako przedsiębiorca od 25 lat coś wiem na ten temat i myślę, że powstanie silna frakcja w Sejmie, która zajmie się małą przedsiębiorczością, która daje 70% miejsc zatrudnienia i pracy. Najwyższy czas, żeby z powrotem wrócić do rzemieślników i małych firm, które właściwie generują największy dochód narodowy, który po prostu płaci 60% dochodu budżetowego, to jesteśmy my, mali przedsiębiorcy. Bardzo dziękuję panie Michale. Proszę panie marszałku, właściwie takie podsumowanie naszych wystąpień, a także kilka słów, które nas by proszę zmobilizowały do wyborów i do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. Taka mobilizacja, proszę Państwa, jak to przed chwilą usłyszeliśmy, no to rzeczy nie wymaga żadnego wzmocnienia. Ale dla podsumowania, proszę Państwa, mamy sytuację rzeczywiście taką. Trzy warunki trzeba spełnić, żebyśmy dokonali zasadniczych zmian, dobrych zmian dla Polski, jak mówimy. Te warunki przedstawił w piśmie, w liście otwartym, można powiedzieć, do członków Prawa i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości początkiem lutego tego roku Jarosław Kaczyński, premier, prezes partii, które polegają na następujących sprawach. Po pierwsze, ci, którzy chcą zmian, a więc działacze Prawa i Sprawiedliwości, nasi sympatycy i wszyscy ludzie, którzy utożsamiają się z obozem
niepodległościowym, patriotycznym, demokratycznym, różnych nazw tutaj używamy, szeroko, Zjednoczona Prawica i tak dalej, to musimy charakteryzować się po pierwsze czystością rąk. I taką, czyli czystość szeregów, taką czystość, jak tutaj pani Dorota przed chwilą przedstawiła, i także tą, którą na co dzień mamy do czynienia z problemem, czy z zakusami, prawda, różnymi propozycjami. Wielu z nas, którzy zajmuje się życiem publicznym na każdym poziomie i segmencie, od sołectwa aż po kategorię najwyższych władz państwowych, plus te dodatkowe elementy, jakie są w Parlamencie Europejskim, w międzynarodowych różnych organizacjach i strukturach, gdzie nasi przedstawiciele również zasiadają. Czystość szeregu. Musimy tym zdecydowanie i jednoznacznie odróżniać się od tych, którzy byli opisani w tym ostatnim klipie, Ewa i przyjaciele, do których się pani Beata Szydło odnosiła. To jest podstawowy, proszę państwa, główny warunek, żebyśmy mieli przekonanie i tworzyli zespół, który, tak jak za czasów Józefa Piłsudskiego, który będzie walczył przeciwko wszystkim, bez, wydawałoby się, szans, jeszcze kilka miesięcy temu na zwycięstwo, z determinacją, zdecydowaniem szedł w jednym kierunku, w stronę zwycięstwa, w stronę odzyskania niepodległości. Dzisiaj chcemy odzyskać nasz kraj. Drugi warunek, proszę państwa, to jest przypilnowanie wyborów. Ubiegły rok wybory do sejmików województw i powiatów jednoznacznie pokazały, że jeżeli tych wyborów nie przypilnujemy, to możemy mieć znakomite cele, możemy mieć znakomite intencje. W 100% możemy życzyć sobie zwycięstwa 38 milionów Polaków. Może życzyć zwycięstwa nam, ale w rzeczywistości będzie tak, jak mówiono to dawniej, już nie będę tych nazwisk używał, rację będzie miał ten, kto liczy głos. Więc proszę państwa, i temu poświęcamy bardzo dużo uwagi od początku tego roku. W wyborach prezydenta Polski sprawdziliśmy organizację i funkcjonowanie całego systemu. Całkiem nieźle nam to wyszło. Można w jakimś sensie porównywać do tych pierwszych wyborów w 1989 roku i samorządowych początkiem 1990 roku. Do gmin wtedy były wybory, gdzie komitety obywatelskie wystawiały, komitety obywatelskie Solidarność w większości przypadków wystawiały członków komisji i mężów zaufania, bo miały swoich kandydatów. Proszę państwa, i teraz nam się to powiodło. To jest niebagatelne wyzwanie, bo mamy prawie 28 tysięcy komisji obwodowych w Polsce i za granicą. Za granicą jest niewiele, 250. I trzeba nam, proszę państwa, było w każdej komisji mieć członka komisji obwodowej i męża zaufania, żeby było po dwóch. Prawie we wszystkich nam się udało. To jest, proszę państwa, proszę policzyć, 28 tysięcy razy 2. To jest, proszę państwa, grubo ponad 50 tysięcy ludzi zorganizowanych w całym kraju i za granicą. Zabrakło nam mniej więcej w 1300, około 1500 komisji przedstawicieli, głównie z powodu tego, że podczas losowań naszych nie wylosowano, a mężowie zaufania nie dojechali. Stąd decyzja bardzo jednoznaczna władz partii, ścisła współpraca z Ruchem Kontroli Wyborów, o którym pani Dorota mówiła, i wszędzie tam, gdzie są kłopoty, gdzie nasza struktura ma kłopoty, nie potrafi znaleźć właściwych mężów zaufania i członków komisji w tej chwili, to już jest po wyborze, członków komisji obwodowych, to korzystamy ze współpracy z Ruchem Kontroli Wyborów. Tak jest najczęściej, proszę państwa, w Polsce Zachodniej i Polsce Północnej. Tam, gdzie z reguły wygrywał Bronisław Komorowski w wyborach prezydenckich z Andrzejem Dudą. W powiatach bardzo wyraźnie to, ja tutaj mam wiele prezentacji, ale już nie będziemy przedstawiać
Państwo pewnie znają te mapki, które wskazują, że gdyby to słynne hasło jednomandatowe okręgi wyborcze zostały wprowadzone, tak jak niektórzy politycy w Polsce chcą, dosłownie rozumiane, no to mielibyśmy sytuację taką, że Polska centralna po części wschodnia i południowa to byłoby samo Prawo i Sprawiedliwość, Polska ta, w której tutaj jesteśmy, zachodnia, północna, znaczna część Wielkopolski, to byłaby sama Platforma Obywatelska. Nawet Kukiz by nie został posłem. No taki jest element wprowadzania w błąd, hasło piękne, hasło przemawiające do ludzi, ale w gruncie rzeczy w rzeczywistości to jest wielka pomyłka i to może być element nieświadomej ze strony Pawła Kukiza, ale ze strony wielu innych bardzo świadomej manipulacji wprowadzania w błąd przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, bo jeżeli mówi się o partie systemowe, my przeciwko systemowi całemu jesteśmy, jak niektórzy mówią, z sił opozycyjnych, to również mają na uwadze Prawo i Sprawiedliwość, licząc na to, że Polacy przyjmą to, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość od wielu kadencji, od wielu dziesięcioleci, jak chodzi o twórców Lecha Jarosława Kaczyńskich, to od wielu dziesięcioleci działają w polityce, zawsze w stronę walcząc o niepodległą i demokratyczną Polskę i liczą na to, że również Kaczyński będzie postrzegany jako ten człowiek systemu. My jesteśmy siłą w tym przypadku, z tej perspektywy zdecydowanie antysystemową, między innymi z tych powodów, o których pani Dorota mówiła, jesteśmy siłą antysystemową w znaczeniu takim, że chcemy zniesienia tego systemu, w którym w tej chwili tkwimy, tkwimy z głębokimi kotwicami, korzeniami w głębokim PRL-u i w Układzie Sowieckim. Proszę Państwa, przypilnować wybory. My w tej chwili staramy się o to, żebyśmy w każdej komisji obwodowej mieli po 3 przedstawicieli. Jak ordynacja obecna mówi, oprócz członków komisji obwodowych może być mąż zaufania i zastępca męża zaufania sukcesywnie po kolei po sobie reprezentujący poszczególne komitety w komisjach obwodowych. Chcemy, proszę Państwa, szczególnie zwrócić uwagę na te obszary, gdzie rządzą stare układy, gdzie rządzą partie obecnego establishmentu, czyli obóz rządowy, bądź wywodzące się jeszcze z pozostałego, z poprzedniego systemu. I tu jest do Państwa gorąca prośba. Ja chciałbym zapytać, proszę podnieść rękę z tych z Państwa, proszę, którzy brali udział w pracach Komisji Obwodowej do tej pory. Dziękuję bardzo. Jeżeli pozostali Państwo, którzy nie brali do tej pory udziału, bylibyście zainteresowani, to bym prosił pełnomocników, koordynatorów powiatowych i okręgowych o zwrócenie na to uwagi. Zgłaszajcie się Państwo, ponieważ biorąc pod uwagę tych wiele godzin, które członek Komisji Obwodowej i mąż zaufania musi spędzić w Komisji Obwodowej, muszą być zmiany. Trzeba po kolei, po kilka godzin zmienić się. A to oznacza, że w takiej Komisji Obwodowej, a w Okręgu Wałbrzyskim jest około 540 komisji obwodowych, to potrzebujemy, proszę Państwa, ponad 1600 przedstawicieli w tych komisjach obwodowych. 1600. Tutaj na pewno nie będziemy mieć samych członków na przykład klubów Gazety Polskiej, czy środowisk Radia Maryja, czy członków Prawa i Sprawiedliwości i innych ugrupowań z nami współpracujących. To tylu na pewno nie będzie. Będziemy potrzebowali wielu innych ludzi, którzy chcą nam pomóc przy pilnowaniu wyborów. Cel jest, proszę Państwa, jeden. Żaden głos nie może się zmarnować. Obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoprawnego, jak chodzi o prawa wyborcze, który podjął decyzję, żeby pójść do wyborów i głosować. I tu już nawet wszystko jedno na kogo. Ale ten element demokratycznych wyborów, przypilnowania demokratycznych wyborów musimy traktować jako jeden z najważniejszych warunków. Tak się stało w wyborach prezydenta Polski rzeczywiście.
Tak chcemy zrobić teraz. 75 tysięcy ludzi potrzebujemy, proszę Państwa. A do tej pory, także i z Okręgu Wałbrzyskiego, nie mamy jeszcze wypełnionych wszystkich list. Mężów zaufania można zgłaszać do 25 października, jest na to czas, ale musimy się przygotować, żeby i oni wiedzieli, w jaki sposób zachowywać się. W jaki sposób zachowywać się. O procedurze już nie będę mówił, bo to jest, proszę Państwa, wiadomo. Natomiast trzeci warunek, o którym Jarosław Kaczyński mówił, jesteśmy właśnie w trakcie jego realizacji. Pierwszy etap. Była mowa o tym, wybory wygrane prezydenta Polski. Drugi etap, wybory wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość. Ambitny plan mamy taki, że chcemy te wybory wygrać i rządzić samodzielnie, bo z koalicjantami to różnie bywa i w tej chwili o koalicjantach nie myślimy, ani nie mówimy. Chcemy wygrać, proszę Państwa, samodzielnie, a to oznacza, że najlepiej byłoby, żeby wszyscy tutaj kandydaci, którzy są na tej sali, pięcioro, żeby zostali posłami. I tego życzymy sobie, proszę Państwa. Czasem jest... Czasem jest tak, że nawet może być ich więcej. I tak, tego też Państwu życzę, nam życzę. My potrzebujemy, proszę Państwa, średnio z każdego okręgu wyborczego, który jest 41 w Polsce, biorąc pod uwagę wyniki wyborów sprzed 4 lat, potrzebujemy co najmniej po 2 nowych, dodatkowych posłów, żebyśmy mieli 231 posłów. A żeby zmienić konstytucję, ponad 300 posłów, ponad 307 posłów, a to znaczy, że jeszcze więcej, proszę Państwa, jeszcze więcej. Więc to są rzeczy, to są dla nas wyzwania i plany. Proszę Państwa, zachęcam Państwa do 2 rzeczy. Żebyście Państwo dokładnie wsłuchiwali się w programy, jakie prezentują wszyscy kandydaci. My mamy plan zmiany Polski, mamy zespół 10 razy lepszy, aniżeli w 2005 roku, kiedy wygraliśmy wybory i tworzyliśmy bardzo skomplikowane koalicje, ale udało nam się rozpocząć szereg różnych dobrych, pozytywnych zmian, nie tylko dotyczących bezpieczeństwa Polski, ale także w gospodarce. Mamy w tej chwili również przygotowanych kilkadziesiąt projektów w ustach, które możemy na pierwszym posiedzeniu Sejmu już wprowadzić, również te, które dotyczą drobnej przedsiębiorczości, o której Pan mówił. Między innymi projekty ustaw, które dotyczą wsparcia drobnej i małej przedsiębiorczości, w tym rzemieślników, w taki sposób, żeby 1,5 miliona rzemieślników, których mamy dzisiaj mniej więcej w Polsce, żeby każdemu z nich opłacało się tworzyć jedno miejsce pracy w ten sposób poprzez obniżenie kosztów pracy, ulgi związane z elementami ZUS-u, ułatwienia i bardzo szczególnie w małych miejscowościach poza dużymi aglomeracjami, jaką tutaj na Dolnym Śląsku tworzy Wrocław, żeby zachęcać do tworzenia miejsc pracy, proszę Państwa, to od razu jest w kategoriach roku, 2 lat, 1,5 miliona nowych miejsc pracy i to naszych rodzimych, polskich, gdzie podatki spływają do samorządów, a nie są wyłożone, jak w przypadku hipermarketów czy banków, gdzieś indziej za granicę. Szereg mamy propozycji, również i tych, o których kolega Michał Dworczyk mówił, proszę Państwa, bo z jednej strony podnieść poziom życia i zapewnić pracę pokoleniu, które dzisiaj żyje, które odpowiada za przeszłość i przyszłość Polaków, tworzyć warunki do tego, żeby młodzi ludzie chętniej zostawali w Polsce, myśleli o swojej przyszłości, a nie o wyjazdach, ale także wyciągać właściwe wnioski z przeszłości, z tego prawie 1050 lat dziejów Polski, wielkiego historycznego narodu, jaki tworzymy, a wszystko to robimy z myślą o przyszłości, nie o tym, jak Donald Tusk mówi, że jego interesuje tylko tu i teraz. Nie, my myślimy o przyszłości, o naszych dzieciach i wnukach. Zachęcam Państwa do tego, żebyśmy razem wspólnie działali, bo razem w zespole pracując stanowimy tą wielką siłę, jaką Piłsudskiemu, dzięki której Piłsudski zwyciężył 100 lat temu. Mówię nie bez przyczyny, bo to przecież 100 lat temu, od ubiegłego roku tworzymy, proszę Państwa, wielki ogólnoświatowy
zespół, który czynu niepodległościowego, który przypomina i upamiętnia, przywołuje tamte wydarzenia i wyciąga właściwe wnioski. A żeby było jeszcze, proszę Państwa, na koniec, sięgnę jeszcze dalej do przeszłości, warto o tym pamiętać, bo dobre media, dobre pisma stojące po stronie polskiej, że tak powiem, o tym przypominają. Dwa dni temu minęła piękna rocznica, 405. rocznica jedynego jak do tej pory w świecie wydarzenia. Stanisław Żółkiewski wszedł, zdobył Kreml i przez dwa lata nie wychodził stąd. I proszę Państwa, i to jest jeden z elementów, który powinien podbudowywać naszą świadomość narodową, że nie tylko jesteśmy narodem, który przeżył ogromne ciężkie chwile w ubiegłym i w poprzednich wiekach, ale także mieliśmy dni chwały nie tylko Sobieskiego, Batorego, ale także wielu, wielu innych. I mieliśmy także wielkie dni chwały teraz z Lechem i Jarosławem Kaczyńskim. Ku zwycięstwu. Dziękuję bardzo.